Siema wszystkim, z tej strony Noris i witajcie moi kochani w kolejnym odcineczku z serii Far Cry 5 Mroczne Godziny. Ktoś już do mnie tutaj wali. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, będzie się składał na pewno z masy cięć w krótkich takich fragmencików, ponieważ chcę sobie tutaj wyczyścić zarówno działa przeciwlotnicze, bodajże będą to dwie lokacje, dwie zapalniczki i jeden głośnik propagandowy. Generalnie, moi drodzy, już ten jeden głośnik propagandowy na początku zlokalizowałem tam w poprzednim odcineczku. Ominęliśmy go jakoś na początku rozgrywki, więc nie będę was zanudzał tutaj całym tym chodzeniem z miejsca do miejsca, tylko w miarę możliwości, jeżeli będzie coś się ciekawego naprawdę działo, czytaj, wyskoczą na nas, to wtedy po prostu wam to wszystko puszczę. A jeżeli nic się nie będzie działo, w co śmiem wątpić, to tak czy inaczej zobaczymy się za 1600 metrów, tuż przy głośniku, moi drodzy. A ja muszę wykminić, jak się tam dostać. Bum bum headshot, bum bum. Pięknie. Dobra, moi drodzy, pozostało 100 metrów. Jezu, karki pokręcone, ludzie powystrzeliwani. Ale powiem wam, że te 2000 metrów tutaj to naprawdę się dłużyło. Naprawdę. Zwłaszcza, że parę razy zdarzyło mi się jeszcze odwalić jakąś manianę i no niestety musiałem dygać od nowa, nie? Ale na grunt, że jesteśmy. Ale gdzie to może być? Tu jest chata jakaś. Dobra. Tutaj mamy chatkę. Spoko, spoko, spoko. Tutaj, dobra, mamy apteczkę. Żadnych notatek nie ma. Dobra, głośniki propagandowe, moi drodzy, zostały pomyślnie zniszczone. Wszystkie. Dobra, wyzwania. Mamy jeszcze 4 działa przeciwlotnicze i 2 zapalniczki. Za cholerę powiem wam, że nie mam pomysłu, gdzie tego czegoś szukać. Rozglądałem się tutaj trochę też, moi drodzy, po mapie w międzyczasie, ale generalnie to działo przeciwlotnicze jest oznaczone. To działo w kościele jest oznaczone, tak? To działo jest oznaczone. Tutaj 2, 4, 5 i akurat by się zgadzało, nie? Wszystkie w sumie, które spotkaliśmy, to tak naprawdę rozwaliliśmy. Przyszedł mi pomysł generalnie do głowy, że może jakieś by było tutaj, ale... ale boję się po prostu, jeżeli się tu zbliżę, to, że po prostu będę musiał zakończyć grę, bo tutaj będzie misja już finalna. Tutaj już przyszliśmy, tu nic nie było, tak? Dobra, ja idę szukać dalej. Może cię na coś napatoczę. Moi drodzy, cud nad Wisłą, słuchajcie. Znalazłem w sumie bardzo przez przypadek zestrzelonego pilota. I gdzieś tutaj musi być jego ciało razem z zapalniczką. O dziwo, tutaj w ogóle nie byliśmy jeszcze. Tylko gdzie on może być? On jest bardzo blisko tego spadochronu. Na 100%. Ewentualnie wejdziemy sobie na górę i sobie z góry tutaj spojrzymy. Czy aby na pewno niczego nie przeoczyłem? No na pewno ja to przeoczyłem, nie? Pac, pac. Dziękuję, kark znowu pokręcony. Dobra. A jaha, już gościa widzę. Dobra, to zostanie jeszcze jedna zapalniczka. I mam nadzieję, że damy radę. Okej, okay. Ale moi drodzy. Aha, mamy to. Dobra, to ja tego nie chcę. Za dużo traci. Ale tego to jak najbardziej. To może się przydać. To jest dobra broń. Dobra, moi drodzy, gdzie jeszcze mogło mnie nie być? Jak coś, widzimy się zaraz. Znowu cięcie. Bum, bum. Fak, lecą następni. Pac. Dobrze, hedzik. Pac, hedzik, dobrze. Dziękuję. Fuck. A
Okej, moi drodzy, słuchajcie, słuchajcie. Wpadłem na trop działa przeciwlotniczego. Jest ono 130 metrów w tamtym kierunku, właśnie tu przed nami. Dwa działa przeciwlotnicze. Zostaną nam jeszcze... cztery. Czyli jeszcze dwa poza tymi. Ale dobrze, dobrze. W ogóle bym się nie spodziewał, że one mogą być tutaj. Stawiam, że tamte drugie mogą być... Kurczę, gdzieś... bliżej końca. Ale wpadłem na ich trop po prostu tak przez przypadek, bo szukałem... Szukałem dokładnie tych całych wszystkich zapalniczek, tej jednej zapalniczki, bo tylko jedna nam została. Dobra. Fucking shit. Okopy, okopy. Dobra, tych dwóch le... Ała! Debile! Ej, bo mnie zaraz ktoś od tyłu zajdzie, nie? Ja się skitram tutaj w haciendzie. Zacnej haciendzie. Uuu, tutaj widzę jakiś golum sobie siedzi. Dobra, życie się odnowiło już, więc teraz można... Pac! Mój skarbie! Fucking shit, mój skarbie! Fuck! Ale mnie ścignął. Dobra. Ale wiemy, mamy to na mapie już. Wiemy, gdzie to jest. Mam nadzieję, że się pojawi gdzieś tutaj niedaleko tego. Ja pierdziele, jaka tutaj jest rzeźnia. Masakra. Dobra, każdy bunkier z rutututu. Nie doczytałem tego. Mam to w dupie. Moi drodzy, gdzie kaj to jest? Tu jest tutaj. No to obok jesteśmy, tak? Dobrze mówię? Tak, tutaj obok. Dobra. Tam sobie, moi drodzy, generalnie jeszcze zaznaczyłem profilaktyczne miejsce, gdzie może... gdzie będę szukał nie działa tylko zapalniczki. Może to coś da, ale zobaczymy, jak nie, to po prostu będę chodził wzdłuż i wszerz tego wszystkiego, więc no wyzwanie jest dzisiaj, naprawdę, powiem wam, jest dzisiaj naprawdę fajne wyzwanko. Pierdut, kurde, poubie. One. No ładnie. No zacnie. Dalej dwa. Oczywiście, na pewno będą dwa. Bo to nie jest tak, że ja sobie zginę, ale jedno rozwalę, więc zostanie mi jedno. Nie, dygam wszystko od nowa, także moi drodzy, no lecimy z koksem, nie? Ja generalnie zrobię sobie taki myk. Całą serię sobie ciągiem tutaj ustawię. Na wypadek, gdyby jednak sytuacja się troszkę pogorszyła. Jebut! Pach, pach! Dobra. Świetnie! 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 Tu snajpa! What the fuck! Zniknął! Elegancko. Dobra, tu jeden. Fuck, on ma tutaj rakietnicę. Okej, dobra, leży. Tam się generalnie... Czy to nowe miejsce, tak? Baza ewakuacyjna, echo. Punkt ewakuacyjny. Tu prawdopodobnie zakładam, że mogą być jakieś... Kurcze, why? Pogięło? Ja już nie chcę ginąć. Świetnie, leży. Dobrze. Czekajcie, wejdźmy sobie tutaj, moi drodzy. Bo może ta jakaś notatka będzie i nam pokaże jeszcze ten jeden punkcik. Bo tu coś jest, tak.
Po przejęciu ciąży dodatkowo przyczyniliśmy jeden wrogi samolot. Piloci katapultowali się spod ochrony spadły na zachód. Na zachód i na południe od tej pozycji. Na zachód i na południe. Północ, południe, wschód. No o, nie, to mniejsza. Mógł wylądować po drugiej stronie rzeki. Poszukiwania są niemożliwe ze względu na... Okej. Okay. Dobra, posterunek, bunkier, samo... O, jest, moi drodzy, zapalniczka. Otóż to, dobra. Warto jednak takie rzeczy czytać. Tam ktoś ginie. Bardzo szybko. No i zginął. Okej, okay, dobra, tutaj coś powinno być. Tutaj. Gdzieś tu jest nasz gziegomość. W poszukiwaniu jest. Bum, bum. Szakalaka, bum, bum, bum. Świetnie. Ten już. Fucking shit, my mamy coś bardzo mało ammo tutaj w ogóle. Dobra, moi drodzy. Ale przeczucie miałem nawet dobre co do okolic szukania tego dziadostwa. Ała, kurde, pies. Dobra, szybko apteczka. Wypadałoby zdobyć jakąś tutaj broń, znaczy amunicję. No troszkę nam tutaj wpadło, na szczęście. Dobra, moi drodzy. Raczej nie widzę za bardzo większej ilości. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Sprawdźmy tutaj. Jeżeli nic się tutaj nie będzie działo, to oczywiście będę szukał dalej w miarę możliwości tych dział. A my w tym momencie, moi drodzy, udajemy się właśnie do punktu ewakuacyjnego. Może jednak to coś da, może to jednak będzie to. Może jednak uda nam się zakończyć dzisiaj naszą przygodę tutaj. Zobaczymy, kiedy wejdziemy w obszar niemożliwy do wezwania nalotu. Bo jeżeli do takiego obszaru wejdziemy, to na 90% jesteśmy w pobliżu działa przeciwlotniczego. Co nam z tego wyjdzie, to nie wiem, zobaczymy. Dobra, 500 metrów w tamtym kierunku. Dobra, będziemy musieli lecieć przez ten wodospad. Tam coś wali, dobra. Powiedzmy, że jeżeli wejdziemy sobie tędy, to w miarę możliwości damy radę się wspiąć na tą górę i przejść tamtędy. Bo tam coś właśnie nawalało. Okej. Okay. Ja bym przy końcu postawił ze dwa działa, naprawdę. To wcale nie byłoby takie, pa, głupie bardzo. Jebut, typie. Jebut, trzeci typie. Zginę, nie? Albo i nie. Jestem, kurde, w szoku. Przeżyłem. Trochę na Terminatora, ale przeżyłem. Dobra, 114 ammo. Fucking shit. Dobra, nie widzę nikogo. Ja stąd spitala mi to bardzo szybciochem. Pewnie. Dobra. Pac. O Jezu, jeszcze na ślepo, bo mi krzaki zasłoniły, nie? Super. 400 metrów. Tam coś było, moi drodzy. Tam się coś zaświeciło. Stawiam, że tam będzie dział. Atak z powietrza niedostępny. Super. Dokładnie, moi drodzy. Tu muszą być te działa przeciwlotnicze. Jak w mordę strzelił. Pierdut. Czekajcie, może tu amunicja jakaś jest. Dobra, a jak? Mamy uzupełnioną. Superancko. Dobra. Czekamy. Może coś tu będzie. Ile? 180? Fuck, coś tu się trzęsie trochę za bardzo.
Coś nawala. Holy shit. Punkt ewakuacyjny odkryto miejsce. Ale czy moi drodzy na pewno? Fucking shit. To nie tu. Baza ogniowa, echo. Brawo. Dobra, próbujemy, moi drodzy. Może gdzieś tutaj są jednak te działa ogniowe. Jest na to szansa. Te działa przeciwlotnicze. Mam nadzieję, że jednak dobrze tutaj strzelam i zaryzykowaliśmy dobrze. Szkoda by było, jakbyśmy tego no nie odkryli, tak? What? No to, żebym się nastrzelał. Dobra, my musimy... Okej. Shit! What the fuck? Dobra, 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 szybko. Ja pierdykam, no, no, masakra. Jeba. W ogóle znajduję nowe słowa. Jeba, co to znaczy słowo jeba? Dobra. Góra, 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 góra. Zniszcz działa przeciwlotnicze 2. Super. Elegancko. Moi drodzy, będziemy mieli 100% dodatku. 100%. Uda nam się. No ty je łopie jeden. Dziękuję. Fucking shit. Będę musiał się tam jakoś, moi drodzy, w miarę logiki, możliwości dostać. Ale jak tego dokonać, to ja w tym momencie nie znaję. Chociaż mogę, że tamtędy spróbujemy. Damn. Dobra, dostał. Czymś tam dostał. Coś odleciało i dostał. No, spoko. Fuck no. Nie, to tak nie działa. Dobra, spróbujmy tamto działo ogniowe zrobić. Może się na tamtym uda coś. Tam jest jeszcze jeden ziomek, który nawala tutaj z moździerza. Już nie ma. Dobra, awaj no. Spoko, spoko, spoko. Pierdzielę was wszystkich. No co za Wietnam się tu dzieje? Więcej was matka nie miała. Ja zaraz tu wlecę z moździerzem, to się wszyscy postaracie na rzadko. Super. Damn. Ja widziałem, jak to leci, nie? To się tak bardzo zbliżało. Dobra, wyjebon... Spoko, nie? Dlaczego oni się zrespili mi za plecami? Nie wiem. A! Namierzył mnie ten z moździerzem. Dobra, wiem. Wiem, którędy. Tędy. Tu jest ścieżka.
Ścieżka zdrowia. Na potok pstrągów. Kina i prowadź. Świetnie. Dobra, dwa działa przeciwlotnicze, spoko. Tego ziomeczka to my sobie załatwimy. Czyżby to... Nie. A tak! To jest... Machine gun. I takie rzeczy ja szanuję. Meksyk, Wietnam, słuchajcie, no miazga totalna. Ale ziomek się musiał, kurde, skitrać tam, nie? Świetnie, leży. Super. Oni są jacyś mocniejsi, że oni tylko raczą odlatywać sobie od tego? No kurde! What the fuck? Ha! Dobra, żyje, moi drodzy, żyje, dobra. Nie żyje! Powiem tak. Jebana grawitacja. Zasrana grawitacja. Tyle mam do powiedzenia. Okej, okay, wow. Oni tutaj. Dobra, jebać tego jednego. Chociaż... Może zdążę za nim jebnie. No kurde. No, żebym się zdziwił. Standardowo na prawo tutaj, wzdłuż tej ścieżki pstrągów, tutaj w ogóle... Ścieżka życia, krąg życia, te sprawy, nie? Hakuna Matata! Ciężka misja, naprawdę ciężka. Tutaj jest po prostu natłuk tych wszystkich w ogóle... O Jezu, co tu się w ogóle dzieje, nie? W ogóle jakim cudem oni są w stanie to wszystko przeżyć? Dobra, mniejsza, moi drodzy. Zanim w ogóle przylecą tamci, te całe posiłki ich śmieszne, to mnie już tu ma nie być. No to, żem teraz ładnie tutaj klasę pokazał. Dobra, spitalamy. Spitalamy i to szybciochem. Rozwalić to drugie działo. Jeżeli je rozwalimy, to jest szansa, że będziemy już mieli to wszystko zrobione. Już będzie można po nas przylecieć. Świetnie! Zabezpiecz punkt ewakuacyjny, tak? No to jebut! Ku przygodzie. Pięknie. Pięknie, żeś to zrobił. Jak mam zabezpieczyć te... Fuck! Fajnie, trzy bronie, jakieś dupne. Znaczy, one są bardzo dobre, ale... No hello. W pierwszej kolejności snajper. Byle się tylko tam do niego dostać. Fak. I ciężki. Ciężki tutaj.
Damn! Mam nadzieję, że był save. Mam nadzieję, że tutaj był saveik. Ja nie chcę tego od nowa. Naprawdę, nie chcę tego od nowa. Tak, mamy. Musimy ich tutaj wszystkich ładnie wystrzelać, ale to tak cukierkowo, nie? Zrobimy z nich debili. Proszę, patrzcie. Jebut. Świetnie. Świetnie. Nie no, tutaj tych to ładnie, ładnie żeśmy załatwili. Świetnie. Tu jest kolejny. Byle tylko się jakoś do niego podkraść. Świetnie. Jeszcze jakieś dane mam zebrać? Mało się dowiedziałem przez ten cały czas, że tu niezły Meksyk jest, w tym Wietnamie, albo Wietnam w tym Meksyku. Dobra, tu wbijamy, dobra, tu coś powinno być, dobra, jest. Zabrać dokumenty, rozpocznie się proces ewakuacji, jeżeli się rozpocznie, nie będzie odwrotu. Ty chcesz opuścić to miejsce, tak! Dobrze. Jak chcecie. No pięknie. W ostatniej chwili, nie? Dobra, tamtych ziomków trzeba wystrzelać. O ile będzie szansa, nie będzie możliwości. Fucking shit. Dobra, obroń punkt ewakuacyjny. Mam wrażenie, że będziemy musieli i to ostro się zabrać za tamtych, bo nikogo innego więcej tutaj nie widzę. Opuszczam strefę misji. No fajnie, tylko jak ja mam się tam do tych tamtych ziomków dostać? No ja mam pomysł. Snajper roku. Pięknie. Pięknie. Tu następni? Spoko, loko, ziomek. Nie widzę problemu. Wiej! Nie ma, nie ma, nie ma. Wody na pustyni. A wielbłądy nie chcą dalej iść. Tamten siedzi w domu, dobra. Tam jest dwóch następnych. Jeden został po tej stronie. Świetnie. Damn! Hugo Copter. Świetnie! Dobra, lecą tutaj, tak? Spoko. Nie ma takiej tragedii, jeśli chodzi o amunicję w tym momencie nawet. Jeszcze, ale... Czy ja go nie trafiałem, czy on ma tyle życia po prostu? Świetnie, łeb. Baja. Leży, dobra, tutaj. Aha, on płynie sobie do mnie. Spoko. No miazga, moi drodzy, miazga jakaś. Super, dobra. Tamten ziomek. Tamten. Okej, już coraz mniej, coraz bliżej końca, moi drodzy. O Jezu, jak, co tu się dzieje? Świetnie. Świetnie.
Świetnie. Fuck! Dwóch. Leży, dobra. Załatwiony. Świetnie. Do chaty, szybko, do chaty, do chaty, do chaty. Ktoś jeszcze? Chyba ten jeden tylko, co tam został w tym, w tej wodzie. Świetnie. Jest, udało się. Okej. Jezu, to moi drodzy, jest ukłon chyba w stronę Far Cry'a trójki Blood Dragona. Ale zarąbiste. Ale tak trzęsie, że ja nic nie trafię, ale i tak fajnie, bo można sobie postrzelać. Wow! Po co ja przeładowuję coś, co się nie kończy? Tam są nasi, super! Ale zobaczcie, jaka zajebista ta dolina jest. Wow! Jeszcze dalej! Super! Jak byk, ukłon w stronę Far Cry'a trzeciego, Blood Dragon i podstawki. To jest to. Świetnie. Domy po prostu znikają. Tak jest, moi drodzy, udało się, wszyściutko ogarnęliśmy. 100% dodatek.
wykorzystany czas 3 godziny około, no bo się sporo nachodziłem, nie? No, poszukałem tego. Słuchajcie, dzięki bardzo za oglądanie tego zarąbistego dodatku do Far Cry'a 5. Przed nami jeszcze dwa, Lost on Mars i Dead Living Zombies, chyba coś takiego. Już niedługo się pokaże, zaczynamy je ogarniać. Jak dla mnie ten dodatek był bardzo dobry. Nowa mapa, w ogóle rozpierdul. Fajnie, że taka dżungla trochę. Ukłon na koniec w stronę Far Cry'a 3, jak mówiłem, i Blood Dragona. Co jeszcze? Dla mnie naprawdę mega dodatek. Mimo że krótki, to w momencie, kiedy kupiłem go razem z innymi w przecenie, to za chyba za oba dodatki za wszystkie trzy dodatki zapłaciłem może bodajże 17 zł, więc jak dla mnie cena jest adekwatna do tego, co to oferuje. Nawet jeżeli by było 7 dych, to ja bym to wziął, bo zabawa jest przednia, jak to z Far Cry'em. Także słuchajcie, dzięki bardzo za oglądanie, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie. Ja się z wami żegnam i już niedługo widzimy się w kolejnym dodatku i to prawdopodobnie będzie Lost on Mars. Na razie, trzymajcie się, hej!